Hej, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na nowym holu zakupowym. Ja oczywiście poczyniłam pewne zakupy w sklepie Pepco, które chciałabym Wam pokazać. To wszystko jeszcze jest w sklepach, więc, bo ja to kupowałam w ostatnich dniach, to wszystko jest w sklepach. Więc jeżeli Wam się coś tylko spodoba, to oczywiście możecie w każdym momencie lecieć i na pewno to w sklepie powinno być. Jak widzicie, ja tutaj mam taki wielki kosz, a w nim jest troszeczkę rzeczy. Pierwszymi rzeczami są to poszeweczki na poduszkę. Jak wiecie dobrze, ja bardzo lubię poszeweczki na poduszkę. Zawsze jak jestem w Pepco, to zawsze przeglądam i jeżeli coś jest w fajnej cenie, oczywiście nie wszystko kupuję jak leci, także jeżeli coś mi się spodoba, jest w fajnej cenie i mi się na pewno przyda, to oczywiście chętnie kupię, jeżeli tylko mam okazję. I więc byłam ostatnio w Pepco i kupiłam sobie dwie takie przepiękne poszeweczki na podusie. Nie wiem, gdzie tutaj mam metkę. Nie wiem, chyba odpadła, powiem Wam. W każdym bądź razie, o ile dobrze pamiętam, one początkowo kosztowały 9,90, a ja kupiłam je po 3,50 za sztukę. Bardzo fajny taki, tutaj nie wiem, czy na kamerze widać, ale to jest taka zieleń jak na święta. Nie wiem, czy to ściana? Nie. Troszeczkę inna niż ściana. Ale w każdym bądź razie taka jasna zieleń, jak na święta wielkanocne. Zawsze na pewno skojarzycie, jeżeli chodzi, bo są różne te odcienie zieleni. A na święta wielkanocne jest taka typowa, fajna ta zieleń i to jest właśnie zieleń tych poszewek. I tutaj Wam pokażę zaraz, jak ona jest już na podusi, bardzo fajnie wygląda. Chyba muszę kupić po prostu większą tą poduszkę, bo tutaj jak widzicie sporo zostało. Ale na razie może być. Oczywiście nasuwaczek, bardzo fajnie ukryty, także nic tutaj nam nie widać. Bardzo fajny suwaczek. Powiem Wam, że ja już mam poszewki właśnie z tego rodzaju. Jestem z nich bardzo zadowolona. Biorę w pralce, nic się z nimi nie dzieje. A cena 3,50, bardzo fajna. Kolejnymi rzeczami, które kupiłam, są to kule. Podróbka tych słynnych cotton ballsów. I ja kupiłam dwa opakowania. Tutaj mam jedno, już mam wyjęte. A tutaj mam drugie i powiem Wam, że jak je zobaczyłam, to po prostu no, stwierdziłam, że ja muszę mieć. I kupiłam dwa opakowania ze względu na to, że no, na razie będą sobie, jak wiecie, ja remontuję i chciałam po prostu mieć je na łóżku, którego jeszcze nie mam oczywiście, ale cotton ballsy już mam, także zawsze od czegoś trzeba zacząć. Także kupiłam takie, jak widzicie, one się tak mienią, to jest takie jak unicorn, coś takiego, teraz bardzo modne, bardzo fajnie to wygląda, no zobaczcie, przepięknie, wszystkimi kolorami tęczy i powiem Wam, że one były w fajnej cenie, 14,99, były jeszcze srebrne, jeżeli ktoś lubi taki styl bardziej glamour, to oczywiście bardzo fajnie to wygląda. I powiem Wam, że ja teraz te cotton ballsy to sobie tam założę na razie to leżą na parapecie. Pokażę Wam tutaj jedne tak mam otworzone. I tutaj mam baterie. Nie widać, czy świecą, ale powiem Wam, że naprawdę one nie muszą być zapalane, bo one same w sobie są już ozdobą i za kwotę 15 zł za takie fajne, przepiękne są cotton ballsy, to jest fajna cena. I powiem Wam, że ja kupiłam dwa opakowania też dlatego, że jakieś 2 lata temu miałam na choince właśnie cotton ballsy niebieskie. I powiem Wam, że naprawdę to tak super wyglądało i jak ja zobaczyłam po prostu te, a chciałabym mieć po prostu w tym, mam białą choinkę ogólnie i chciałabym mieć w tym roku coś w stylu takim właśnie z różem, taką tęczą, bardzo mi się takie rzeczy podobają
Oczywiście, że w ciągu roku tego nie zrobię, w ciągu jednego sezonu, ale powiem Wam, że będę dążyć do tego, żeby choinka była właśnie w tym stylu. Dlaczego ja mówię o choince w sierpniu? Ponieważ wiecie co, ja to zawsze mam tak, że w sierpniu ja myślę o świętach, o zimie, a zimą myślę o wakacjach. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wszyscy tak macie. I no super, super, super. Także ja byłam wczoraj jeszcze w Pepco, te cotton ballsy były i oczywiście jeszcze te srebrne. Co tutaj mam jeszcze? Kolejnymi rzeczami, które chcę Wam pokazać, są to dwa kosze. Ja już Wam je pokazywałam we vlogu, tak mniej więcej. Jest to taki kosz, bardzo fajny, bardzo ładny. Tutaj mamy taką rączkę, sznurek. W środku wygląda tak, podszeweczka jest fajna. Dlaczego kupiłam takie kosze? Ponieważ ja mam w przedpokoju szafę i jest taka wysoka półka. Ja ciężko mi jest, prawda, tam coś tam zawsze wyjąć z tej półki i dlatego kupiłam sobie te kosze. Coś tam powsadzam, prawda, co mi tam potrzebne wsunę. Będę potrzebowała po prostu wyjąć, to tylko pociągnę i wszystko mi po prostu wyjedzie. W międzyczasie Wam pokażę skarpetki, które kupiłam w zawrotnej cenie 4,99, przecena była z 6,99 i są to takie w stylu, takie to są, nie wiem, panterka, jedne są takie, drugie są takie ciemniejsze, no i trzecie są takie. Ja to bardzo lubię, skarpetki z Pepco, zawsze jak jest fajna cena, promocja, to wezmę, nawet jak mi są w tym momencie niepotrzebne, ale wiecie, skarpetki to skarpetki, zawsze się przydadzą. I kolejną rzeczą jest to taki duży kosz. Chyba Wam nie obejmę tego, ale powiem Wam, że no niby tutaj jest prosty, zwykły. To jest taki, nie wiem z czego to jest, ze sznurka, coś takiego. Bardzo fajnie to wygląda. I powiem Wam, że długo polowałam na coś takiego, naprawdę, i byłam wielokrotnie w Pepco i kosze były raczej takie, podchodziły dla dzieci, dla dziewczyny, dla chłopczyków. Nawet raz miałam sobie już takie kupić dla dziewczynki, mówię, zawsze tam gdzieś się wepchnie do szafy. Taki kosz zawsze potrzebny, no bo to wiecie, żeby po prostu czasami trzeba wszystko spakować i spokój. I powiem Wam, że byłam wczoraj w Pepco, tak weszłam, byłam w innym mieście, weszłam tak, mówię na chwilę, mówię zobaczę co jest. I jak zobaczyłam ten kosz, to po prostu stwierdziłam, że no po prostu jest super. Zobaczcie na tą rączkę, sama ta rączka dodaje, robi tutaj całą tą robotę, bo jeżeli tutaj chodzi o ten cały kosz, to on jest naprawdę tak, szczerze mówiąc, no nic specjalnego, no zobaczcie, zwykły kosz, ale jeżeli chodzi o tą rączkę, ta rączka dodaje właśnie tego uroku. Tu jest po prostu jakby skórka, tu też jest taki skórka przyszyta właśnie taką nitką, jak widzicie, i tu jest po prostu sznurek przełożony. Bardzo fajnie to wygląda, w środku też fajnie wykonane, także u mnie sprawdzi się na 100%, ja przeznaczę ten kosz do sypialni. Wiecie, czasami trzeba coś na szybkiego spakować i czy nawet, prawda, na jakieś ciuchy, czy nawet na ciuchy do prasowania, bo zawsze u mnie leżą na krześle. A taki kosz będzie bardzo fajny. A powiem Wam jeszcze sytuację, jak było, stałam w kolejce właśnie z tym koszem. Tutaj sobie odłożę, przełożę sobie go. Stałam sobie w kolejce z tym koszem, podeszła jakaś tam pani i pyta się, mówi, przepraszam bardzo, gdzie te kosze leżą? No to jej tam pokazuje. I ona stała z córką, a ta córka mówi tak, nie, ta matka mówi do tej córki, a wiesz co, kupiłabym Ci taki kosz, bardzo fajny,
I wiesz co, byś miała po prostu tam ciuchy porozwalane masz w tym pokoju, zawsze byś włożyła do tego kosz, byś miała porządek. Ale ta córka chyba była w takim okresie dorastania i wiecie co, mówi tak, mamo, ja to chcę muszko, lampkę, szafeczkę, a nie kosz na pranie. Ja tam się troszeczkę tam uśmiałam. Ta matka popatrzyła na mnie, uśmiechnęła się tylko, ale w końcu wzięła ten kosz. No i ta córka się pyta, oczywiście mina obrażona, no bo no to taki wiek, prawda? Mina obrażona, pyta się, a po co ci to? A wiesz córko, to ja sobie wezmę, będę miała na pranie, żeby tak ładnie wyglądało. Powiem wam, że jak wyszłam z tego sklepu, to po prostu sama do siebie się śmiałam. No ale dobra, miesza z tym. Powiem wam, że naprawdę jest przepiękny ten kosz. Powiem wam jeszcze cenę, 29,99. Więc za taką cenę, taki sprawy kosz jest naprawdę super. I powiem wam, że nie wiem, czy sobie nie pójdę jeszcze dokupię jeden, bo dlatego, że naprawdę to mi się podoba. To nie chodzi o cały ten kosz, bo ten kosz jest pełno w każdym sklepie, ale po prostu mnie urzekły właśnie te rączki. Tak mi się to spodobało. To dodaje takiego uroku, naprawdę super. I to jest ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, także jeżeli chociaż jedna rzecz wam się spodobała z moich zakupów, to zapraszam do zostawienia kciuka w górę. Oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zapraszam do naciśnięcia tego guziczka czerwonego z napisem subskrybuj. Ja będę bardzo zadowolona. I oczywiście, jeżeli chcecie wziąć, bo oczywiście chcę wam przypomnieć i osobom, które po prostu jeszcze nie weszły, nie oglądały mojego poprzedniego filmiku, chcę wam przypomnieć o rozdaniu, które trwa nadal. I jeżeli macie chęć tylko wziąć udział w tym rozdaniu, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, oczywiście napisania w komentarzu, że chcecie wziąć udział w rozdaniu. Tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, nagrodą jest nagroda niespodzianka, więc ja wam nic nie powiem, także nic z tego. No i w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Do zobaczenia, pa!